Hej, siemaneczko, ja jestem Weziek i zapraszam Was na kolejny odcinek moich zapisków. Witajcie po raz kolejny, witajcie bodajże po raz dziewiąty. W poprzednim odcinku zrobiłem tą sortownię wełny. Tam troszkę poławczyłem, no i już jest jeden mały problem. Ten problem się nazywa czarna wełna. I jest on dość spory, bo jak widać to... No, przerosło moje oczekiwania ta fabryka. Ale to nic złego, nic straconego, ja nie narzekam. Się zaraz to wykorzysta. A czemu się zaraz to wykorzysta? Bo by się przydało coś wreszcie zbudować. I się zastanawiałem tak bardzo, bardzo mocno, co? Aż w końcu mi oświeciło, że no, brakuje mi tych fajerwerków. Jak widać, ostatnio fajerwerkami została. Także zrobię fabrykę wełny i farmę creeperów z wełny. Czy ja powiedziałem fabrykę wełny? Chodziło mi o fabrykę trzciny cukrowej oraz prochu strzelniczego. Tutaj mi się ogólnie zrespił zombie. Tak, nie tym. Tu mi się zrespił zombiek i szkielet, ale zombiaka tylko nazwałem. Zamurowałem go na razie tam. Jest gotowy do tej części, chociaż nie wiem, czy chcę w sumie to robić. Ja chyba to wyburzę tylko tak poza odcinkiem, żeby nie dublować odcinka zrobienia farmy i spróbuję jakąś inną zrobić. Bo to, no, to jest dramat po prostu. Ja w przeciągu nie 24 godzin, nawet chyba 36 godzin, to stąd zebrałem ze 3 staki żelaza. To ja pójdę do kopalni, no wiadomo, no to nie jest automatyczne, ale pójdę do kopalni i w ciągu godziny wykopię kilka staków, to nierentowne jest. Dobra. Gdzie ja bym chciał to zrobić? Zacznijmy od tego. Przydałyby się fajerwerki, że ja mógł polecieć i zobaczyć. Bieda nie wybiera, jak to mówią. Tutaj powinienem mieć papiery. Nie siadło papier. Jest papierek. O, jest proch. Dobra, jeszcze jako tak uratowany. A, tutaj nie może. Robię zwykłe, bo i tak nie latam na duże odległości w większości, tylko coś zrobić. Taki wszędzie mam syf teraz. Zawsze jak coś robię, to... A, zresztą to nie tylko ja. To zawsze zostaje syf. Co to jest za szulker? Pusty. Endstone. Dobra, to w sumie może zostać. Tylko zbiorę. Dobra, nie będę teraz tego porządkował. Polecę, zobaczę, gdzie by się to najlepiej nadawało. Najlepiej to sobie odpalić minimapkę i zobaczę, gdzie się spełni najmniej potworów. Chociaż nie, to i tak bez sensu. Zaraz zobaczymy. Oblecę to w koło. Tutaj się co spełni. Chociaż tak czy siak, to nie powinno mi się jakiegoś wielkiego tam problemu z tym. Tutaj też się spełni. O, tutaj to jest zatrzęsienie, to nie, to odpada. I tutaj tak samo. Tutaj jest fajny obszar. Z tego co widzę. Albo i nie. Kurde, ale nie, no najbardziej by pasowało gdzieś może w tym miejscu w sumie. Tylko nie chcę tak blokować widoku na tą... na morze. A, nie, no ale tutaj by pasowało najbardziej, kurde. Chociaż tam z kolei na rogu się respi. Wszędzie tutaj się respi. Dobra, to nie ma znaczenia. I tak to zrobię w sumie w powietrzu. Która to jest kratka? 65, tak. To i tak to zrobię w powietrzu. I jaki mam na tym zamysł? To jest... będzie w kształcie odwróconego kwadratu, nie tak jak normalnie bym mógł coś takiego zbudować, tylko to będzie no odwrócony kwadrat, tak? Odwrócony kwadrat w Minecrafcie. A pomysłem na to mam zrobienie takiej fajerwerki. Co prawda nie wiem, czy na obudowanie tego mi starczy tyle wełny biało-czerwonej, ale najwyżej się użyję innych kolorów. Najważniejsze to najpierw zrobić tą podstawę. Choć też mam rozterkę, się przyznam, czy nie zrobić przy okazji mob grindera. Tylko tak o.
Kości mi nie będą potrzebne, bo fabrykę mączki kostnej to zrobię kiedyś, to już mam pomysł. Nici to w sumie też nie są mi jakoś super potrzebne, przecież fabrykę wełny mama to jest tylko do łuków, do wędek potrzebny. Zastanówmy się jeszcze. No, zgniłe mięso to tym bardziej, co tam sztabka żelaza, jak raczej na jakiś ruski rok wypanie zombiaków, to tym bardziej. Nie, to mob grinder jako tako mi nie jest potrzebny, bo nawet zarabiać się nie opłaca na tych wszystkich lotach, bo właśnie muszę się zająć tą farm melonów i arbuzów, żeby zarabiać się na tych wieśniakach. A ja mam, proszę państwa, pytanie, czemu to jest zarośnięte? A nie ma zombie, a nie ma wieśniaków? Co się stało? Nie mówcie mi... Nie są poko... Ej, wieśniaki mi zaginęły. Coś mi musiało... No nie... Kurde, byle, ale... Ale lipa. Ja tutaj miałem tego wieśniaka Endermite'a, który miał spoko deal'e na te właśnie kurde. No ale jako... Aha, dobra, tutaj jest... Nie no, ale jest światło. Przecież to wszystko było oślepione. Oślepione, oświetlone. Tutaj tak samo. Nie mieli jak zginąć. Co się dzieje z tym Minecraftem? Najpierw zginęły mi krówki. Teraz zginęli mi wieśniacy, zaginęli gdzieś. Aż się przelecę. No ale nie, no nie mieli jak uciec stąd. Po prostu nie mieli. No to lipa fest. Czyli będę musiał znowu się bawić. Chociaż nie. Wiecie co, ja po prostu rozmontuję tą fabrykę żelaza. Przebuduję, nie wiem, wybuduję ją gdzieś dalej, może tam będzie lepiej działała. Zostawię tylko jeden ten z wieśniakami. No po prostu inaczej to zrobię. No szkoda, nie ukrywam, że szkoda. Dobra, to teraz ja się zastanowię bardzo mocno i głęboko nad tym, co chcę. Czy wolę fabrykę fajerwerek, czy fabrykę żelaza. I widzimy się, jak już zacznę coś robić, albo jak już coś zrobię. Hejka. Witam was zatem po kilku godzinach zmagań. Jesteśmy aktualnie na najwyższym budynku na tej wyspie. No w sumie zbyt dużo konkurentów to nie ma, bo tylko ten mały budyneczek, co wtedy dla wieśniaków zbudowałem. Ale oto i jest. Piękny i niesamowity. Naprawdę bardzo podoba mi się ten dach. Nie, dobra, już serio pokazuję. Tylko jak już tutaj jestem, to chciałem pokazać, że zabezpieczyłem ten daszek tego budynku, jak one się nazywają, dywanikami. A żeby się tu nie spełniły moby, bo na początku jak zrobiłem, miałem z tym problem i już wam pokazuję, jak to wygląda. A wygląda to w taki sposób. No znowu jeden wielki blok, tylko tym razem z wełny. I to już mnie cieszy, bo jest możliwość wykorzystania ciekawych kolorów. Czemu takie akurat kolory i taki wzór? No, jak łatwo się domyślić, wzorowałem to na fajerwerce, bo tak jak już mówiłem, muszę ogarnąć jakąś fabrykę fajerwerek, no bo zostało mi już 11. To smuteczek troszkę, ale to spokojnie. To jest fabryka ogólnie prochu i nici głównie, ale też respią się tam zombiaki i szkielet. Bo jak ogólnie ona działa? Jest tutaj kilkanaście pięter. No powiem wam szczerze, nawet nie liczyłem, jak budowałem i do tego konkretnie jest. Ale kilkanaście platform o wysokości 2, na których są rozmieszczane dispensery z wiaderkiem wody oraz obserwatory. I to działa w taki sposób, że pod ostatnią platformą jest zegarek, w którym jest odmierzany przez hopery czas. To jest tak około 15-20 sekund.
Po tym czasie leci sygnał do tych wszystkich dyspenserów oraz obserwatorów. Zresztą no wiadomo, obserwatory to już same wykrywają. No i woda jest zabierana bądź rozlewana na danym piętrze. Nie ma tak, że na wszystkich piętrach albo jest woda, albo jej nie ma, tylko jest naprzemiennie. Na jednym piętrze jest woda, na innym jej nie ma. Na innym jest, na innym jej nie ma. I dzięki temu, że właśnie tych pięter jest od tak zatrzęsienia, to mimo wszystko, że tam w podziemiach się raspią, to też dużą, no właśnie, większość tych raspiących się tam po tych kilometrach, może nie kilometrach, ale no setkach metrów jaskiń zdobywa to miejsce. Tym bardziej, że jest w 100% tam zaciemnione w środku. Potwory z tych latwr są spychane wodą do wody. Tutaj o widać ona przecieka, będę musiał to jakoś zabudować. Właśnie będę musiał jakiś fajny sposób wynaleźć, co tutaj zrobić tak naprawdę. Czy to może jakieś po prostu takiego grubego kija, żeby to tak wyglądało bardziej jak fajerwerka? Czy może coś tak rozjeżdżające się na boki? Nie, to już pozostanie w mojej intencji. Tutaj natomiast jak działa ten zbieracz, może nie będę podchodził, bo one są w głosie. Jest to blok magmy. On zadaje obrażenia potworom. Niestety pająki mają to do siebie, że się wspinają i chciałem wymyślić coś takiego, żeby tam wchodziły i te u góry, ta magma u góry zadawała im obrażenia. No niestety tak się nie dzieje, ale ponieważ to są tylko moby, no to czasem spadają na dół. A jak będzie z tym problem, to wystarczy, że tam po prostu wejdę i przez szparki w górę je powybijam. Bo chciałem na początku też zostawić szparki na dole, ale ze względu na to, że tam nie rozpią się tylko creepery i pająki, to małe zombiaki czasem też wybiegały, no i niestety robiły mi kuku. Ogólnie tutaj pod tą ziemią to jest... chwilka. Właśnie tak, jedna wielka dziura teraz, bo trochę mi tu creeperów tak nawpadało na łeb, że to tak brzydko ujmę. I tak jakby mi się zginęło dwa razy, by się musiałem być w ekspierce znowu, ale tym razem nic na szczęście nie straciłem, tylko po prostu już miałem tak poobijany set, poobijany to wszystko. Zbiera tutaj te rzeczy i one idą ładnie do skrzyneczki. I tak szczerze mówiąc, to działa tak od ostatniego mojego zbioru kilka minut i tutaj już mamy ponad stak prochu. Po prostu są te pierdoły. Więc z tego jestem mega zadowolony. To mi wyszło. Ta farma oraz farma owiec to na razie dwa super udane projekty. No niestety ten projekt z villagerami, jak wcześniej zobaczyłem, nie wiem, właśnie nie wiem, czy to jest błąd świata, to jest błąd Minecrafta, czy o co chodzi. Najpierw zginęły mi tu krówki, zniknęły jednego momentu. Później zniknęły mi tam villagery. No, ja naprawdę nie wiem, co się dzieje z tym światem. Jeszcze tam są owce, co nie? Wyłączyłem chyba na ratarze. Są, Jezu, już się bałem, że owce mi zginęły. No po prostu znikał. Po prostu sobie znika, jakby to były jakieś zwykłe moby. Więc tamten projekt też nieudany. No ten też tak średnio. W ogóle tam się cokolwiek zespiło. Jakiekolwiek żelazo tam jest. 33 żelazo. A ja tutaj naprawdę spędziłem z 4 godzinki, myślę, że luzem. Przy budowaniu tego, no plus tych mechanizmów w środku, te platformy, trochę godzin tutaj poszło i no jestem zawiedziony tym, po prostu jak to działa, ale to malutka budowla, na szczęście tego nie obudowywałem, bo to też zanim postawiłem tą ścianę, to najpierw na sucho sprawdziłem, jak to działa i dopiero później budowałem, no bo no mógłbym w teorii pozostawić później taki blok, ale właśnie jednym z głównych moich założeń na początek tego świata to jest trochę zautomatyzować sobie życie, bo no nie, takie, nie wiem, chwilka, muszę zabrać myśl. To tak na przykład jak z owcami, no latanie ścianami owiec bez sensu, a tak to już mam przepełniony magazyn praktycznie. Brakuje mi tylko żelaza do tego, do właśnie owiec. Dlatego też potrzebuję farmy żelaza. I farmy żelaza bym potrzebował też do wielu innych rzeczy. Już nawet jak nie będę potrzebował narzędzi, tam nożyc, a nie w tym stylu, to będę potrzebował na przykład bloków budowlanego, bo będzie mi potrzebny kiedyś w przyszłości. Więc no niestety, ale pierwszymi rzeczami są farmy,
które jako tako będą wyglądały, później się zajmę czymś bardziej artystycznym, tak samo na przykład domek. Domku na razie nie zamierzam zmieniać, bo w sumie mi tam jest potrzebne tylko łóżko, portal do netheru i magazyn. Magazyn to jest chyba najczęściej przeze mnie odwiedzany budynek tutaj. Naprawdę jestem z niego mega zadowolony. I tak, wytłumaczyłem jak to działa. Tak, wytłumaczyłem wam jak działa farma prochu. W następnym odcinku mogę powiedzieć co się stanie, ale pewnie to się nie stanie, bo wpadnę na inny pomysł, ale spróbuję zrobić tam jeszcze automatyczną farmę trzciny, bo mi jej też brakuje. A tam w sumie dużo żelaza nie potrzeba, ja też mam tam kilka staków, bo rozebrałem jeden ten stak żelaza, co miałem w tym niezbędniku, żeby jako tako sobie poradzić. No i co, no farma trzciny, farma wieśniaków, no i farma żelaza to teraz są dla mnie takie priorytety. Zobaczymy co przyniesie następny odcinek. Ja tymczasem bardzo dziękuję wam za oglądanie. Ja byłem Wesiak, trzymajcie się, hej!